Cieszymy się na pewno ze zwycięstwa. Przed meczem zakładaliśmy sobie, żeby zagrać na zero z tyłu, żeby nie stracić bramki, bo trzy ostatnie sparingi pokazują, że tych bramek dużo strzelamy, ale też dużo tracimy. A jak wiadomo, żeby myśleć o skutecznej, dobrej grze w lidze, o zdobywaniu punktów, to trzeba przede wszystkim wychodzić z dobrej gry defensywnej. No, nam się to dzisiaj udało. Przeciwnik miał rzut karny, nawet nasz bramkarz 17-letni Radek Sosna, trzeba go pochwalić, młody chłopak, który praktycznie jest jeszcze juniorem, a z nami już trenuje, obronił tego karnego bardzo dobrze, chociaż on sobie zdaje sprawę z tego, że po to tam jest, żeby bronić, ale mówię tak, no, założenia, żeby nie stracić bramki i strzelić to z przodu, nam się udało, wygraliśmy 2-0, dlatego na pewno się z tego cieszymy, jest to na pewno jakiś etap przygotowań, materiał do głębszej analizy. Na pewno, tak jak powiedziałem, cieszy wynik i gra zespołu pod względem defensywnym. Cały czas robią postępy. Wiadomo, że ja bym chciał, żeby to już od razu się wkomponowali i grali to, co ja od nich wymagam, ale jednak sobie zdaję sprawę, że cierpliwość i czas jest naszym sprzymierzeńcem, dlatego każdy trening pracuje na naszą korzyść. Ten okres zimowy, wiadomo, że jest troszeczkę dłuższy. My praktycznie jesteśmy już w połowie przygotowań, miesiąc za nami ciężkich treningów. Praktycznie miesiąc został do pierwszego meczu Pucharu Polski, jaki rozegramy z Polonią Nysa. Dlatego, tak jak powiedziałem, czas pracuje na naszą korzyść.